świętujemy, jesteśmy na uroczystym otwarciu wystawy z okazji stulecia niepodległości, ale Poczta Polska, Bank Pocztowy to nie tylko historia, wprawdzie już dosyć długa, bo poczta 460 lat, Bank Pocztowy z tego co już zdążyłem się zorientować wraz z odzyskaniem niepodległości, czyli 100 lat, ale żyjemy w dynamicznym świecie, ciągle się coś zmienia, pojawiają się na rynku coraz to nowe usługi, nowe technologie. Jak w tym wszystkim odnajduje się Bank Pocztowy? Rzeczywiście, dosłownie jedno zdanie o historii, dlatego że bankowość pocztowa, można powiedzieć, w Polsce sięga roku 19, czyli w styczniu będzie 100 lat. Wtedy powstała Pocztowa Kasa Oszczędności, która to pełniła funkcję banku, pierwszego powszechnego banku w niepodległej Polsce. To jest ta historia. Oczywiście staramy się tak robić, żeby historia nie żyła tylko dla siebie, ale żeby była podstawą nowych inicjatyw, nowych pomysłów, nowych projektów biznesowych. No i po to Poczta Polska, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1910 roku, no wróciła do tej tradycji i powołała do życia Bank Pocztowy również. Po to, żeby Bank Pocztowy świadczył usługi finansowe w pierwszej kolejności dla poczty, ale również dla klientów. Jesteśmy bankiem komercyjnym, który stara się zbudować szeroką ofertę usług dla klientów w całej Polsce. To, co nas wyróżnia, to to, że nasze usługi są świadczone za pośrednictwem okienek pocztowych, czyli praktycznie tam, gdzie jest urząd pocztowy, można korzystać z usług bankowych. Ta rozległa sieć tych 4600 urzędów pocztowych to jest najbardziej dostępna sieć placówek, gdzie są świadczone usługi również bankowe. Czyli rozumiem, że żaden bank w Polsce nie ma więcej placówek, tych okienek do obsługi klienta niż... Drugi bank, nie wymieniając go nazwy, ale to się każdy pewnie domyśli, ma w tej chwili około 2000 placówek, niecałe 2000. Czyli macie dwa razy więcej. Mamy dwa razy więcej, dokładnie tak. I staramy się i pracujemy nad tym od pewnego czasu, żeby tą naszą ofertę unowocześnić. Przykładem unowocześnienia takiej oferty jest chociażby wspólna karta, którą wydaliśmy jako Bank Pocztowy i Poczta Polska, karta co-brandowa. Karta, która wygrała w roku 2017 konkurs na najładniejszą kartę debetową roku. Są i takie konkursy, gdzie zarówno klienci, jak i fachowcy oceniają, że tak powiem, wydawane w danym roku karty, no i nasza karta bezapelacyjnie wygrała. To oczywiście z tego się cieszymy, ale to jest podkreślenie też tego, że staramy się dbać nie tylko o produkty biznesowe, ale również o estetykę. Ale z drugiej strony ta karta jest też narzędziem biznesowym, dlatego że pod tą kartę są, tak mówiąc kolokwialnie, podpięte programy lojalnościowe. Możemy uzyskać zniżki za zakupy na poczcie, możemy w ramach innych programów lojalnościowych skorzystać z zniżek chociażby w aptekach, czy w ramach innego programu w instytucjach kultury, czy w instytucjach sportowych. Tego rodzaju różne programy lojalnościowe, które klient może wybrać, jak się zdecyduje, żeby zostać klientem banku pocztowego, za pomocą tej karty są dostępne. Tworzymy również, w związku z tym, że tradycyjne usługi finansowe znikają, wiadomo, ludzie coraz częściej korzystają z kanałów internetowych, ale Poczta Polska ma dalej w sobie ten unikalny element zaufania. We wszystkich rankingach Poczta Polska, z jednej strony ludzie popatrzą sobie szczerze, narzekają może na kolejki i tego rodzaju utrudnienia, ale z drugiej strony poczta jest w czołówce instytucji zaufania publicznego w Polsce. To jest instytucja zaufania i my, korzystając z tego zaufania, chcemy świadczyć, tworzyć również nowe usługi finansowe. Mogę podać dwa przykłady takich nowych przedsięwzięć, które dosłownie wdrożyliśmy w ostatnich tygodniach, bo jedna usługa została uruchomiona na początku marca, a druga na początku kwietnia. Jedna usługa to jest dostępność we wszystkich placówkach Poczty Polskiej, we wszystkich urzędach pocztowych transferów pieniężnych zagranicznych przy pomocy sieci MoneyGram. Czyli dzisiaj w każdym urzędzie pocztowym można dokonać transferu zagranicznego pieniędzy do ponad 200 miejsc krajów na świecie. To jest usługa, która w ciągu tego kilku tygodni się bardzo dynamicznie rozwija, jak i również nową usługą, która trochę wykorzystuje polskie wady, ale Polacy chętnie z tego korzystają. To jest usługa dostępna od paru tygodni dosłownie, tak zwanych wpłat ekspresowych, czyli jeżeli mamy termin płatności w danym dniu i chcemy mieć gwarancję, że nasza opłata będzie na koncie odbiorcy w ciągu 15 minut, to jest specjalna usługa wpłat ekspres w okienkach pocztowych, która jest wspólna usługa z bankiem pocztowym i wtedy na koncie odbiorcy wpłata jest księgowana w ciągu 15 minut. Także mamy tą gwarancję, że jeżeli mamy termin płatności dzisiaj, a wiemy, że Polacy bardzo wiele rzeczy robią na ostatnią chwilę, to można również... Sam tego doświadczam. Można również, jeżeli się nie chce wpłacić terminy, to tej wpłaty dokonać
na poczcie dzięki tej naszej nowej usłudze. Spójrzmy jeszcze troszkę w przyszłość. Proszę powiedzieć, jakie obszary na styku właśnie bankowości i obsługi pocztowej, komunikacji, przesyłek, jak ten Wasz wspólny obszar grupy pocztowej może się rozwijać? Gdzie są te obszary, które widzicie swoją szansę na przyszłość? Znaczy, przyszłość jest jedna, to wszyscy o tym mówią. To oczywiście nie jest tak, że to będzie 100%, ale przyszłość jest cyfrowa, czyli, że tak powiem, niezbędne są projekty cyfryzacyjne, które z jednej strony zmienią tradycyjne usługi, a z drugiej strony stworzą nowe. I zarówno my, jak i Poczta Polska staramy się wchodzić w ten segment. To oczywiście jeszcze długa droga przed nami, no ale to naprawdę w wielu wypadkach w zakresie niektórych usług finansowych w Polsce się nie mamy czego wstydzić, bo wiele krajów zachodnich jest w niektórych usługach mniej rozwinięta niż my. Przyszłość cyfrowa, czyli z jednej strony platforma Envelo w poczcie, gdzie możemy korzystać z usług poczty hybrydowej, czyli możemy z poziomu, jeżeli się zalogujemy jako klient Envelo, z poziomu swojego konta na swoim komputerze, możemy na przykład wysyłać kartki pocztowe. Możemy spersonalizowane listy, karty pocztowe i tak dalej. Nie musimy iść do urzędu pocztowego, tylko możemy wysyłać... Pisaliśmy o tym nawet w naszym portalu, pokazywaliśmy te mechanizmy. Można nadawać listy polecone. Dokładnie tak. I z drugiej strony my też mamy projekt, który uruchomiliśmy jesienią zeszłego roku, czyli Envelo Bank. Zachęcam korzystania z tych usług, dlatego że na pewno jedną z rzeczy, którą mamy tam jako ofertę najlepiej rozwiniętą, to jest kwestia kalendarza płatności, gdzie najbardziej przyjazny dla klienta, w sposób najbardziej zautomatyzowany, integrujemy automatycznie w każdej formie de facto faktury do zapłacenia automatycznie do systemu bankowego. Inkorporacja tych faktur może, czy zaciągnięcie, jak gdyby bardziej po polsku, do systemu bankowego może się odbywać w różny sposób. Albo mailem, nawet bez otwarcia załącznika. Jeżeli dostajemy na przykład fakturę mailem, to bez otwarcia załącznika. Jeżeli mamy fakturę papierową, wystarczy zrobić zdjęcie i wysłać na swoją skrzynkę w banku i to już jest automatycznie integrowane z naszym rachunkiem i bank sam przypomina, że panie Kowalski, masz dzisiaj do zapłacenia, czy jutro do zapłacenia taką fakturę za gaz, za prąd jakoś i tak dalej. Więc staramy się w tym kierunku iść. Kilka pomysłów, znaczy nie tyle pomysłów, ale projektów jest wdrożonych. Nie do końca jeszcze, myślę, Polacy zdają sobie świadomość, że one istnieją, ale też w tej chwili pracujemy nad połączeniem tych platform Envelo Banku i Envelo Pocztowego po to, żeby dużo szerszy zakres usług cyfrowych Poczty Polskiej, Banku Pocztowego był dostępny z poziomu klienta Envelo Banku. Ale myślę, że w tym wypadku warto też powiedzieć, że tak jak prezes Sypniewski, prezes Poczty Polskiej o tym mówi, że poczta kończy okres restrukturyzacji, zaczyna okres rozwoju, to jest naprawdę głębokie przeświadczenie, że z jednej strony w tych tradycyjnych usługach poczta odzyskała teren i odzyskała zaufanie klientów i Polaków, ale z drugiej strony jest ta świadomość, że musimy zaproponować nowy rodzaj usług. Tą świadomość ma i poczta, i my. Kilka takich usług już jest dostępnych, tych, o których między innymi wspomniałem, ale to jest oczywiście długa droga przed nami. Zakładam, oczywiście tutaj nie mogę do końca mówić o konkretach, że na przełomie roku też pojawią się nowe usługi, które będą wyrazem tej integracji usług bankowych, pocztowych, bo prawo dzisiaj to umożliwia. W takim razie wypada życzyć udanych inwestycji, nowych technologii wprowadzanych do usług bankowych. Być może spotkamy się na przełomie roku i wtedy dowiemy się, co się wydarzyło, co Państwo macie nowego do zaproponowania. Ja zawsze spotkam się z przyjemnością i poddaję się pod osąd pana redaktora, żeby mnie odpytać, co z tego się udało zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.